wielka pasja do gotowania i doświadczenie to sprawdzony przepis Ani Starmach na pozbycie się nudy z kuchni. Ania pomaga innym w Electrolux Taste Center zmienić podejście do gotowania, bo każdy może gotować łatwo, smacznie i zdrowo. W zamian jej goście otwierają przed nią drzwi do świata ich pasji. Waga ciała ma kluczowy wpływ na wyniki podczas zawodów. Dlatego Paweł chce gotować dietetycznie, ale smacznie. Czy będzie miał twarde lądowanie w kuchni? Jakich wrażeń dostarczy Ani lot motoparalotnią? Cześć, Aniu. O, cześć. Miło Cię widzieć. Jak mogę Ci pomóc? Słuchaj, niedługo wyjeżdżam na bardzo ważne zawody. Waga i dieta to u mnie klucz sukcesu. Dlatego chciałbym, żebyś pokazała mi jakieś szybkie, proste, smaczne danie, które bez problemu przygotuję w domu. Na pewno sobie z tym poradzimy, ale czy masz jeszcze jakieś życzenia? Chciałbym zaskoczyć swoich znajomych, bo oni myślą, że gotowanie dla mnie to czarna magia, dlatego mam nadzieję, że mi w tym pomożesz. Okej. Okay. Proponuję w związku z tym bardzo prostą i bardzo smaczną, a przy tym lekką sałatkę z łososiem i z awokado. Co ty na to? Brzmi świetnie, ale ostrzegam, jestem kompletną nogą w kuchni. Kompletną? Kompletną. Paweł, moje słowo, po dzisiejszej lekcji będziesz prawdziwym mistrzem kuchni. Zabierajmy się za gotowanie, idę po rybę. Zaczynajmy. Patrz, Paweł, jaki fajny kawałek ryby. Aniu, jeśli pokażesz mi, jak świetnie przygotować tego łososia, to ja obiecuję, że pokażę Ci Warszawę z bardzo wysoka. Będziemy lecieć samolotem czy helikopterem? Nie mogę Ci powiedzieć, zostawmy to w tajemnicy. Kurczę, ja lubię tajemnice, ale ten przepis nie będzie dla Ciebie tajemnicą. Łososia zrobimy na parze. Na początku oczywiście trzeba go pokroić w takie grube kwadraty i doprawić. I ostatnie cięcie. Dobra. Nie ma dobrego jedzenia bez dobrego doprawienia, więc teraz dodajmy do łososia sól i pieprz. I teraz trochę soku z cytryny. Wiadomo, że ryby bardzo lubią cytrynę i cytrusy. To w jakiej kolejności posypujesz solą, pieprzem albo w którym momencie dodajesz cytrynę, nie ma żadnego znaczenia. To jest przepis, który pozwala na totalny freestyle. Teraz rybę przekładamy na blachę okay. I zaraz włożymy do piekarnika. Funkcja pary, pomoże kilka sobie minut. Nożem. I dzięki temu ta ryba będzie taka soczysta i różowa w środku. I dzięki temu ktoś, kto naprawdę nie ma zielonego pojęcia o gotowaniu, może przygotować danie naprawdę mistrzowskie. No to jedziemy do piekarnika. To ja ustawię program. Okej. Okay. A ty nalej wody do zbiornika. Wybieram opcję pieczenia na parze. Ustawiam czas. I start. Czas na awokado. Przekrój je ostrym nożem na połowę. I teraz przekręć dwie połówki. Wyciągnij pestkę. Po prostu wbij nóż w pestkę i przekręć. Prawie idealnie. Przygotujemy teraz miodowy winegret. Do oliwy z oliwek dodaj odrobinę miodu. Teraz jeszcze odrobina soku z cytryny. I teraz, ponieważ robimy danie wytrawne, odrobina pieprzu i soli. No okay. I czas gotowy. Super, jakie to proste. To teraz przypieczemy orzechy. Dzięki temu będą bardziej chrupiące i będą miały fajniejszy aromat. Aniu, chyba nam się udało. No, fajnie wygląda, pięknie pachnie. No dobra, to dodajmy do niej awokado i resztę składników. Nie mam takiej sprawy jak ty, co prawda, ale zradzę sobie. To teraz wystarczy, żebyśmy połączyli wszystkie składniki i nasza sałatka będzie gotowa. No super. Czego ty używałeś? Bo efekty widzimy, a opowiedz nam, jak to uskuteczniłeś. Czym? Słuchajcie, miałem najlepszą asystę, oprócz tego najlepszy sprzęt. Dla mnie wypas. A będziesz tam to nam na zawodach gotował, czy nie możemy na ciebie liczyć, zapamiętaj przepis? Znam na pamięć wszystko w jednym małym palcu. Asystentkę dogadałeś, żeby na zawody z tobą też jeździła? Widzę, że nieźle się wkręciłaś. Wiesz co, ale naprawdę bardzo długo leciałeś. Dobra, tłumaczę, czy te kumulonimbusy na horyzoncie niskie ciśnienie, ale znam świetny sposób, by je podnieść. Nie
Witamy na pokładzie linii Loreac Airlines. Prosimy zapiąć pasy i włączyć krzyczenie. Na ziemi! Jak wrażenia? Czy było fantastycznie? Lecimy jeszcze raz? Wiesz co, może za chwilę. Ale absolutnie przygoda życia. Ja czegoś takiego w życiu nie przeżyłam. A ten stan niewartości, w który mnie wprowadziłeś, taka góra i nagle taki dół. O, jak dobrze. Jak dobrze. Dzięki Ani dowiedziałem się, o co chodzi z pieczeniem na parze. Pokazała mi, że dobra dieta to smaczna dieta. Nie znałem wcześniej piekarników parowych. Teraz innego bym nie kupił. Idealnie wpisuje się w moją dietę. Kompletny odlot. Nazywam się Paweł Kozarzewski. Latam na motoparalotni.